Grand Prix Festiwalu trafiło do Ostrowi Mazowieckiej. Otrzymał je Teatr Scena Kotłownia za spektakl Stop Klatka, ale w tegorocznej edycji był po prostu deszcz nagród. Wśród nagrodzonych znalazła się suwalska formacja Teatr Mniejszy od Mikrusa. Młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl Pudło i trafili na pudło, zajmując drugie miejsce w kategorii teatrów dziecięcych. Wyprzedził ich słowacki teatr dziecięcy prezentujący spektakl Mądrym nikt się nie rodzi. W kategorii teatrów młodzieżowych najlepszy okazał się Teatr Forma z Andrychowa ze spektaklem Otarcia. Drugie miejsce zajął Teatr z Kraśnika, a kolejne Grodzieńska Nadzieja za spektakl Wewnątrz. Niemal wszystkie wyróżnienia trafiły do rąk grup zagranicznych z Litwy, Białorusi i Słowacji. Jedyny wyjątek to wrocławska grupa Koło Teatralne SPD 22, którego zespół pokazał spektakl Piętro Niżej. Jury festiwalu zwróciło uwagę na różnorodność form teatralnych, kompleksowość i profesjonalizm ich przygotowania. Podczas tegorocznej edycji zgrabnie udało się połączyć konkurs teatralny z otwartymi warsztatami plastycznymi i fotograficznymi. Prowadzili je suwalscy artyści. Owocem była plenerowa wystawa powstałych prac, która towarzyszyła uroczystemu zakończeniu festiwalu. Tuż po zakończeniu Wigraszka przed suwalską publiczność wyszła profesjonalna bracia aktorska z marionetkami. Zaprezentowany przez Teatr Klinika Lalek z Wrocławia plenerowy spektakl pod tytułem Cyrk bez przemocy zachwycił obecnych w parku widzów. Ogromne marionetki, znakomici aktorzy i otwarta przestrzeń sprawiły, że był to spektakl naprawdę wyjątkowy. Ule, Leonardo! Słowo!